Szanowni Państwo, z tej strony sztuczna inteligencja z Żoliborza. Zapraszam na cebulę na torcie, serię podcastu dezinformacyjnego. My się prawdy nie boimy. Witam, witam, tutaj doniesienia z Butyniowskiej Polski. I piknik na skraju głupoty. I zapraszamy na kolejny odcinek podcastu dezinformacyjnego, dokładnie na cebulę na torcie, czyli podsumowanie ostatniego tygodnia. Gorąco zapraszamy do wspierania nas na serwisie Patronite, żeby ten projekt mógł się rozwijać. Dziękujemy wszystkim patronom, którzy w ciągu ostatniego tygodnia się pojawili, paru ich było. I przechodzimy do rzeczy. To będzie taki odcinek trochę wyborczy, ale przeplatany z innymi rzeczami. Tak się w tym tygodniu złożyło, że ja nie bardzo miałem okazję zajmować się tymi wyborami, bo byłem zawalony troszeczkę pracą, więc tutaj ten wkład wyborczy będzie wnosił kolega Piknik. A ja przygotowałem inne rzeczy, więc będziemy tak na przemian robili jedna informacja i jeden jakiś take wyborczy dotyczący na przykład konkretnego miasta. I to powiedziawszy, zaczynam. Otóż, jak być może pamiętacie, tydzień temu wybuchła taka afera, którą niektóre media ochrzciły Russiagate. Chodziło generalnie o to, że funkcjonujący od lat portal Voice of Europe okazał się być opłacany przez Rosjan. Dokładnie to prorosyjskich Ukraińców, a to nie byle jaki, bo tam chodziło o Wiktora Medvedczuka. To jest osobisty przyjaciel Władimira Putina, który w trakcie inwazji 2 lata temu na Ukrainę był przymierzany, no przynajmniej tak spekulowano, na tego marionetkowego władcę Ukrainy. Czyli gdyby Rosjanom udało się zająć Kijów, usunąć legalne władze i posadzić tam kogoś, to tym kimś być może tak spekulowano miał być właśnie Medvedczuk. Sam fakt, że w ogóle spekulowano, że on mógł być tym takim namiestnikiem, że tak powiem, na tę okupowaną Ukrainę, no świadczy chyba o tym, że jest dość wysoko postawionym człowiekiem. Owszem. Dodajmy, że po inwazji go Ukraińcy aresztowali i później go wymienili za całkiem wielu jeńców z Azowstalu, z Mariupola. No i dobrze. No i okazało się, że ten Medvedczuk razem z jeszcze drugim kolegą opłacają ten Voice of Europe, że ten Voice of Europe oczywiście promuje wszystkie antyunijne partie, ruchy, teorie spiskowe. W przypadku Polski oznaczało to przede wszystkim Dominika Tarczyńskiego, ale też Konfederację, PiS i tak dalej. No i teraz mamy update tej sprawy z tego tygodnia. Otóż węgierscy i czescy dziennikarze odkryli, że ten drugi portal, także opłacany przez Rosjan, Visegrad Post się nazywa. W ogóle oni lubią ten Wyszegrad, nie? Tą grupę wyszehradzką, prawda? Czyli Polskę, Czechy, Słowację i Węgry. No i też ma być finansowany z rosyjskich środków. No i portal ma 4 partnerów w Polsce. Jeden z nich to Kurier Plus, to taka tam niszowe medium. Ono należy do Rządowego Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka. Nie muszę dodawać, za którego rządu to powstało i było promowane. Forum Ekonomiczne, to ciekawy case, ale oczywiście żaden się nie spodziewał do rzeczy. I powiązany z do rzeczy portal Sovereignty.pl, założony całkiem niedawno. Słuchajcie, na pokładzie tego portalu Lisicki, Ziemkiewicz, Semka, Marek Jan Chodakiewicz. No i oczywiście coś tak już przeczuwałem, wszedłem na tą ich stronę, wpisałem Ordo Iuris. Oczywiście, że jest wywiad z Jurą Kwaśniewskim w obronie rodziny. I tacy ludzie, takie media są współpracownikami, jedynymi polskimi współpracownikami, opłaconego przez Rosjan portalu węgierskiego. Po pierwsze, pasowałoby tutaj wrzucić ten obrazek z Pikachu, bardzo zdziwionym. Dokładnie. A po drugie, przypomina mi się, że troszkę po wyborach, czyli już po zmianie władzy, bo wybory, no to tam troszeczkę minęło, bo przecież trzeba było dać misję Mateuszowi Morawieckiemu, żeby rząd powołał. Ale wydaje mi się, że Ziemkiewicz i właśnie tam jego otoczenie chciało, żeby pieniądze dostawać. Znaczy nie chciało, tylko oni mówili, że potrzebne są pieniądze, żeby ten projekt kontynuować. Dokładnie tak. No ale dobra, przechodzimy do pierwszego case'u wyborczego. Musiałem sobie westnąć, bo tym pierwszym case'em wyborczym będzie wynik lewicy, który, no tutaj by się przydała parafraza klasyka Zbigniewa Stonogi, ale nie używamy wulgaryzmów, więc się nie da. No nie był dobry ten wynik, nie był dobry. Eufemizując, mogło być lepiej. Zawsze w takich sytuacjach czekam na to, co powiedzą czynniki decyzyjne. I w momencie, w którym w trakcie wieczoru wyborczego Włodzimierz Czarzasty powiedział, że no tak, no te wybory dla lewicy zawsze były trudne, no i teraz też się okazały trudne. Wiecie, ja to rozumiem, my nawet mieliśmy odcinek o tym, jak czynniki zewnętrzne, jakie sprawiają, że lewicy w Polsce nie idzie. No ale dobrze, skoro wiemy, że te wybory są trudne, to może spróbować się do tego jakoś przygotować. Moim takim prywatnym hot take'iem
przy pomocy którego spróbuję wyjaśnić, jak to do tego doszło, to jest to, że te czynniki decyzyjne w lewicy były bardzo napalone, można by tak rzec, na wspólny start z Platformą i w momencie, w którym się okazało, że tego wspólnego startu nie będzie, to się troszeczkę rozlazło. Owszem, znam też sporo ludzi, którzy sobie urabiali ręce po łokcie i robili coś w tych kampaniach. Niektórym się coś udało, niektórym się nie udało, ale na górze nikt tego nie spinał jakąś klamrą. Zaczęły się już takie troszeczkę powyborcze rozliczenia. Posłanka Kotula zasugerowała, że trzeba wprowadzić jakieś zmiany. Natomiast później, wczoraj to było w TVN-ie bodajże, ktoś właśnie z wierchuszki lewicy powiedział, że nie, tu żadnych rozliczeń i zmian nie może być, bo do kolejnych wyborów są 2 miesiące. Ponoć szefem sztabu ma być Robert Biedroń. I tu kolejne westchnięcie, ponieważ wszyscy pamiętamy, jaki doskonały wynik wyborczy w wyborach prezydenckich miał Robert Biedroń. No nie wygląda to dobrze i powinno wyglądać znacznie lepiej. Dodajmy, że Biedroń miał znacznie niższy wynik niż było ówczesne poparcie lewicy, czyli nawet nie zmobilizował własnego elektoratu. Tak, no to mniej więcej miał poparcie w granicach Magdaleny Ogórek i to już powinna być lampka alarmowa, natomiast nie wiem, tutaj ewidentnie tutaj, no zmian to pewnie chcą ludzie, którzy coś robili w tej kampanii, a nie chcą zmian ludzie, którym się nie chciało nic robić. Tak, ja tylko dodam mój hot take, ja trochę te wybory przyznaję, przespałem w tym sensie, że po prostu byłem trochę zawalony robotą ostatnie 2 tygodnie. Robiłeś rzeczy. Robiłem rzeczy, nie miałem czasu troszeczkę tak się tej kampanii przyglądać, natomiast te fragmenty tej kampanii, które do mnie docierały, w nich w ogóle tej lewicy nie było, jakby zero. U mnie w moim Podwarszawiu w ogóle tak jakby ta partia nie istniała, a mimo, że to jest no jakby... pod Warszawą, to oni tutaj normalnie wykręcają nie najgorszy wynik w parlamentarnym. No ale dobra. Przejdźmy do następnego tematu. To jest niestety temat bardzo smutny i tragiczny, który pojawił się dosłownie tuż po tym, jak nagraliśmy poprzedni odcinek Cebul, dlatego wtedy o tym nie było. Otóż chodzi oczywiście o incydent, który miał miejsce w Strefie Gazy, gdzie zginęło 7 wolontariuszy fundacji World Central Kitchen. I wśród nich jeden Polak, pan Damian Sobul, 36-letni z Przemyśla. Wolontariusz, który generalnie w ramach tej organizacji zapewniał ciepłe posiłki ludziom w strefach wojny, jakichś konfliktów, klęsk żywiołowych i tak dalej. Niezależnie od tego, kto uważa o tym konflikcie, czy ktoś popiera bardziej Palestyńczyków, czy bardziej Izrael, został ostrzelany konwój humanitarny, oznakowany, który jechał tam w porozumieniu z wojskiem izraelskim i został trafiony wielokrotnie, bo to na początku nie było jasne, Izraelczycy to próbowali przedstawić jako no, pomyłkę, które to brutalnie zabrzmi, ale zdarzają się. No oczywiście w każdej armii, jeszcze w tam teren zurbanizowany i to gdzieś tam po zmroku było okej, zdarzają się pojedyncze błędy. Natomiast tutaj zostało bardzo szybko zgeolokalizowane, gdzie do tego strzału doszło. Okazało się, że te samochody tego konwoju humanitarnego były trafione wielokrotnie na odcinku bodajże 1,5 kilometra. Czyli jakby ktokolwiek operował tym dronem, wiedział co robi. Jest możliwe, tak pisze na przykład Globalna Gra na Facebooku, polecam, zalinkujemy ten post na ten temat, że za wyborem celu stoi sztuczna inteligencja i że nikt tego później nie weryfikuje. Natomiast nie o to chodzi. Doszło do takiego ataku, nosi do znamiona zbrodni wojennej, nawet jeżeli to był przypadek, to było to oznakowane, było to konsultowane ze stroną izraelską, gdzie ten konwój jedzie, zginęły osoby cywilne, które nie miały żadnej broni i tak dalej. Główne problem jakby z tym to była reakcja ambasadora Izraela, pana Jakoba Liwny. Otóż tak, on tam wielokrotnie jakby w TVN-ie mówił, że doszło do pomyłki, że to nie zbrodnia wojenna. No, jakby można zrozumieć, że tak mówi, bo co ma mówić, no ale znaczy mógłby sobie powiedzieć, że to przynajmniej nosi znamiona zbrodni wojennej i po prostu przeprosić. Nie potrafił powiedzieć tego słowa, dopiero po wizycie w MSZ-cie udało mu się to powiedzieć, podobno dopiero gdy go dociśnięto, że powinien. Natomiast on napisał tweeta, który jest tak kuriozalny, że zacytuję całość. Skrajna prawica i lewica w Polsce oskarżają Izrael o umyślne morderstwo we wczorajszym ataku, wskutek którego śmierć poniesie członkowie organizacji humanitarnej, w tym obywatel Polski. Wicemarszałek Sejmu i lider Konfederacji Krzysztof Bosak twierdzi, że Izrael popełnia zbrodnie wojenne i terroryzuje organizacje humanitarne, aby zagłodzić Palestyńczyków. To ten sam Bosak, który do dziś nie zgodził się potępić masakry dokonanej przez Hamas 7 października i którego partyjny kolega, prawicowy ekstremista, zgasił gaśnicą hanukową menorę, którą zapaliliśmy w parlamencie w Warszawie. Wniosek: antysemici zawsze pozostaną antysemitami, a Izrael pozostanie demokratycznym państwem żydowskim, które walczy o swoje prawo do istnienia również dla dobra całego świata zachodniego. Jeżeli szukacie definicji tego, jak nie reagować na tego typu sytuacje, to jest taka definicja właśnie. Wystarczyło napisać przepraszam, doszło do, nawet już nazwać to pomyłką, okej, ale po prostu wystarczyło tyle. Teraz tak, to jakby, o ile wiem, nie potępił tej masakry dokonanej przez Hamas, tylko co z tego? Czy to usprawiedliwia to, że zabili tych wolontariuszy? No nie.
Czy to, że Brown tam gasił tą Hanukę gaśnicą i że to przecież było skandaliczne i ewidentnie miało znamiona tak antysemickie, czy to ma jakiś wpływ na ten atak? No nie. Jakby nie można się zawsze zasłaniać antysemityzmem. I już tutaj w takie trąbadacje wpadać, że Izrael tam walczy o prawo dla całego świata zachodniego. No nie, nie walczy. Doszło do takiej wielkiej inby w Polsce, bo nagle konfederaci, którzy generalnie nie interesują się tym konfliktem w Gazie, chyba się zgodzisz, prawda? No raczej nie. I tymi tysiącami ofiar cywilnych, tam według władz palestyńskich zginęło 33 tysiące osób, w tym większość cywilnych. Te liczby mogą być odrobinę zawyżone, niech będzie nawet dwukrotnie, to tak jest strasznie dużo ofiar cywilnych nadal. Nikt się tym jakby nie interesował, ale teraz po pierwsze zginął Polak, po drugie zabili go Żydzi, więc Konfederacja się oczywiście triggerowała i tutaj, bo oni uwielbiają tych Żydów przecież uderzać. No ale z drugiej strony oczywiście odpalili się inni, którzy mówią, no dobra, ale my właśnie od pół roku dajemy, że to się nie dzieje i dopiero się zainteresowaliśmy teraz, gdy zginął Polak i tak dalej, więc... Tak, no i zachowanie ambasadora Izraela z pewnością w tym nie pomaga. Nie mam pojęcia, jak ta sprawa się skończy. Bardzo, bardzo, bardzo wątpię, żeby Izrael przeprowadził tutaj uczciwe śledztwo i żeby ustalono, jak do tego ataku doszło i pociągnięto tych ludzi do odpowiedzialności. No i podejrzewam, że będzie to tylko podglebie pod kolejne teorie spiskowe. Nie wiem jak ty, ale ja już widziałem w internecie mnóstwo takich, że polski rząd uprawia politykę na kolanach wobec Izraela. No to jest dokładnie to samo, co wiesz, PiS mówi, że o Niemczech i tak dalej. Nie widziałeś? Nie, 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 no ale to jest to samo, co przecież mówiono wcześniej, że to też, że uprawiamy tą politykę na kolanach w stosunku do Ukrainy. Zawsze się podnoszą takie głosy, może tylko zmienia się państwo, wobec którego stoimy na kolanach, no, czy klęczymy, przepraszam. Pamiętasz, jak dwie ukraińskie rakiety spadły na przewody? Przecież to był absolutny wypadek. Po prostu się kierowały na ciepło i wpadły w jakąś tam sortownię zboża i zabiły dwóch Polaków. Matka, ta Konfederacja też mówiła, że my tu uprawiamy politykę na kolanach, bo rząd wtedy jeszcze pisowski nie pojechał natychmiast tam, nie wiadomo czego robić temu Załęckiemu. Nie, może chcieli, może zdaniem Konfederacji powinniśmy wypowiedzieć wojnę Ukrainie? Nie, może to by ich tam jakoś zadowoliło? No i tak zmieniając temat, bo na taki już bardziej przyziemny i krajowy, wraca VAT na żywność. No i tutaj, jeśli już tak wspomniałem przed chwilą o wzmożeniu politycznym, tu mamy kolejne, tym razem z kolei, że tutaj ma to znamiona histerii, że Lipki podnoszą, tutaj znowu dręczą biednych ludzi. Okej, po pierwsze, ten VAT przez całe lata wynosił 5%. Okay. On został tymczasowo obniżony do 0% w 2022 roku w lutym, dwa lata temu. Teraz, niezależnie od tego, co kto myśli o PiSie i o tej decyzji, którą PiS wtedy podjął, okoliczności były zupełnie inne. Wtedy inflacja wynosiła 9%, teraz jest tam 1,9%, wtedy rosła, teraz spada, tak w ogóle. Ona prawdopodobnie odrobinę mniej spadnie albo odrobinę wzrośnie z powodu tego podniesienia tego VAT-u, ale to nie będzie jakiś znaczący wzrost. Wtedy dopiero co wybuchła wojna, prawda? Ta inflacja szalała, ceny gazu szalały, Putin tam nimi manipulował, ciągle jeszcze tak naprawdę COVID trwał, nie? W 22 roku w lutym. Teraz tego wszystkiego nie ma, no i nowy rząd podjął decyzję o nieprzedłużeniu tego tymczasowego obniżenia. Teraz tak, to jest 5%. Na większość, bo nie chciałem powiedzieć na niektóre, ale nie, na większość produktów żywnościowych, nie na wszystkie, ale tam na większość, tam jest mięso, nabiał, owoce, warzywa, to praktycznie i tam pieczywo, tak? Praktycznie to jest 90% diety dla większości ludzi. Czyli to jest 5% z średnio 25%, które przeciętny Polak wydaje na jedzenie. No więc powiedzmy, że biedniejszy Polak wydaje więcej, jakby większy procent swojego budżetu, czyli nie wiem, 30%, no to 5% z tych 30% to nadal nie jest dużo. Tak, około 1%, 1,5%. Więc jeżeli wydajesz w ciągu miesiąca, powiedzmy, nie wiem, 3000 zł, tak, no to te 30 do 50 zł dodatkowych. No oczywiście, że być może to poczujesz, ale też nie histeryzujmy, że tutaj nie wiadomo, co się stanie. Mnie w ogóle irytuje strasznie, powiem ci, sorry, ja się dzisiaj obudziłem w takim humorze, tak, ale mnie w ogóle strasznie irytuje, wiesz co, te wszystkie strony, teraz trochę zasymetryzuję, ale trudno, że komentariusze wszystkich stron polskiego sporu politycznego mają taką tendencję do strasznej histerii. Coś się dzieje i tu już od razu świat się wali. No, zostanie podniesiony VAT do poziomu, na którym był przez lata. Przez lata był dokładnie na tym poziomie. PiS go obniżył na te dwa lata, to było tymczasowe rozwiązanie. PiS od początku mówił, że to jest tymczasowe rozwiązanie, żeby było jasne. Przecież on się miał skończyć wcześniej, tylko go przedłużyli, prawda? I teraz nagle ten VAT wraca i się okazuje, że no i widzicie, i Liby wróciły do władzy i teraz tutaj z nienawiści do biednego człowieka, tak o matko, no naprawdę, nie wszystko się sprowadza do tego, że ktoś jest Libem albo nie, no litości. Ale skoro poruszyłeś temat Libów, to teraz przejdziemy do Warszawy, której, no, doszło do, tak się zastanawiam właśnie, czy doszło do niespodzianki, czy nie doszło, no to, że Trzaskowski wygrał, to jest żadna niespodzianka.
Może troszkę zaskakujące mogło być to, że udało mu się nawet poprawić ciutkę, chyba o jedno oczko niecałe poprawić wynik w stosunku do 2018 roku. Mnie to odrobinkę o tyle zaskoczyło, że w tym 2018 roku jego oponentem był Patryk Jaki i ewidentnie część ludzi się w Warszawie troszeczkę bała tego, co się, ewidentnie potem troszeczkę także, no ale generalnie ludzie nie chcieli, żeby on rządził, więc wtedy takie wzmożenie i pospolite ruszenie było zrozumiałe. Teraz tego pospolitego ruszenia tak jakby nie było, po prostu ludzie poszli, zagłosowali na Trzaskowskiego, bo powtórzę, ewidentnie odpowiada im taki prezydent, czy to się nam podoba, czy nie. Przejdźmy do innych tematów, jeśli chodzi o Warszawę, no bo tam też doszło do dosyć spektakularnej porażki Tobiasza Boheńskiego, który przez komentariat prawicowy na Twitterze, oni go uznali za prezydenta w momencie, w którym on wystartował. Opowiadaliśmy przecież o tych zdjęciach z siłowni, zestawiali to z tym Trzaskowskim, który no, na siłownię nie chodzi, eufemizując, więc że na pewno ten Boheński wygra. I tu jest też ciekawostka. Ostateczne wyniki były takie, że on zebrał 23,10% głosów. Z exit poll wynikało, że będzie miał ich około 18%. Z tego wynika, że całkiem sporo ludzi chyba wstydziło się powiedzieć, że na niego głosowali, albo może mogło być tak, że wstydzili się, albo powiedzieli, że zagłosowali na kogoś innego, albo odmówili odpowiedzi. U Magdaleny Biejat to też było 3%, tutaj ustaliliśmy we dwóch, jak rozmawialiśmy sobie wcześniej, że najprawdopodobniej powiedzieli, że głosowali na Magdę Biejat, a głosowali na Trzaskowskiego, więc karta lewaka powinna zostać odebrana. No ale reasumując, nie poszło to PiS-owi za dobrze. Wynik lewicy w Warszawie jest w sumie, no można powiedzieć, że całkiem spoko. Fajnie by było, gdyby było tyle procent w wyborach do sejmików. Może to ma związek jakiś z tym, że Magda Biejat jednak miała kampanię, czy ona się podobała, czy nie. No jednak był jakiś efekt. Aczkolwiek warto też wspomnieć o tym, że w 2018 roku startowało troszeczkę lewicowych komitetów i te głosy się po prostu porozbijały. No ale wracając. Jeszcze na jedną rzecz warto zwrócić uwagę. Po raz kolejny mogliśmy się przekonać o tym, że sondaże przedwyborcze w miastach, no nie należy się nimi sugerować, bo pod koniec kampanii były już sondaże, z których wynikało, że może być druga tura. A że Trzaskowski będzie miał jakieś 49, no to już było wiadomo, no, sondaże są też obarczone błędem, więc to na dwoje babka wróżyła. Ale, że z drugiego miejsca do tej drugiej tury może wejść Magda Biejat. Ja przyznam szczerze, że bardzo żałuję, dlatego że chciałbym widzieć miny pisowców, którzy by patrzyli na coś takiego, no ale niestety nie udało się. Ja tylko dodam, że gdy wystawili tylko Tobiasza Boheńskiego, a później Magda Biejat włączyła się do wyścigu, to ja uznałem, że nie byłoby aż tak dużym zaskoczeniem, gdyby ona jednak weszła do drugiej tury. Bo przewidywałem, że on będzie miał bardzo zły wynik. Miał ostatecznie lepszy. Jakby moje przewidywanie było bliższe temu, co było w exit polach, że on tam miał 19, a ona 15. Natomiast tak, to był tak zły kandydat. Ty tam porównałeś do Patryka Jakiego. Nie wiem, czy to jest trafione, bo Patryk Jaki robił wtedy bardzo intensywną kampanię. No właśnie o to chodzi. PiS wyglądał, jakby chciał wtedy wygrać, albo przynajmniej chciał spróbować. A teraz to olali to zupełnie. Właśnie mi o to chodziło, że był ten Patryk Jaki, ta kampania to była też, no on był wszędzie i dlatego ludzie się po prostu przestraszyli, dlatego to można było tłumaczyć tym pospolitym ruszeniem, że Trzaskowski zgarnął wszystko w pierwszej turze, co się chyba w Warszawie wcześniej nie zdarzało. Natomiast teraz wyszło na to, że ludzie poszli na niego zagłosowali, bo chyba chcą, żeby był ich prezydentem. Zgadzam się z tym, że Boheński to był kandydat dramat po prostu. Znaczy no jeżeli jego głównym walorem było to, że miał 1,92 wzrostu i że był przystojny, no to tak, to był dramat. No i dodajmy, że mimo wszystko jednak w wyborach samorządowych ja nie mam nic przeciwko oczywiście temu, by prezydentem był ktoś z innego miasta, natomiast on został wprost zaimportowany tak, w sposób taki spadochronowy, tak? To nie chodzi o to, że on pochodzi z Łodzi i tam od lat mieszka w Warszawie, tylko po prostu został przywieziony na te wybory i teraz wsiadł w pociąg i wraca. No tak się w wyborach lokalnych nie robi jednak. Tygodnik nie się z tego nabijał, że po wyborach, po ogłoszeniu exit poll, Tobiasz Boheński sprawdzał sobie połączenie tak, na Intercity. Tak, widziałem. No ale dobra, skoro śmieszkujemy, to mamy kolejny śmieszek. Otóż ktoś się włamał na konto mailowe Barbary Nowak, do niedawna kuratorki oświaty w Małopolsce, tej słynnej, teraz właśnie została radną, dziękuję, w sejmiku. Natomiast tak, wyciekły dwa maile. Pierwszego nie będziemy cytowali, jak ktoś chce, to sobie znajdzie, powiedzmy tylko, że jest to wielkie wyznanie miłosne wobec Rysia Terleckiego, tak, tego Rysia Terleckiego, Ryszarda, który jest tam wiceprzewodniczącym chyba w PiS-ie, tak? Ale dodajmy, że jednostronne, tam raczej na pewno do żadnego romansu nie doszło. Ja się zastanawiam nadal, czy to nie jest fake, ale komuś musiałoby się bardzo, bardzo chcieć rzeczywiście bawić w taką podróbkę i
No chyba jednak nie, to chyba jednak autentyk, ale oczywiście mamy 0% pewności. No dobra, ale więcej uwagi poświęcimy temu drugiemu, bo kilka dni później pojawiły się kolejne maile i one są z lutego i marca tego roku. One się pojawiły na stronie poufnej rozmowy. To jest bardzo ważne, bo poufna rozmowa to jest ta strona, która publikuje maile od początku afery mailowej w czerwcu 2021 roku, czyli za chwilę miną 3 lata. I tu się okazuje, że oni nadal się ludziom włamują na skrzynki. Tak, no dosłownie kilka tygodni temu. No marzec dopiero się skończył, dziś jest 9 kwietnia. Ale warto tu wspomnieć o tym, że jakoś tak strasznie jednostronnie czegoś brakuje zawsze w tej poufnej rozmowie, o kimś tam się zawsze mało mówi od początku. No tak, chyba o Ziobrze, tak? I o Mariuszu Kamińskim. No tak, to jest niesamowite. Jestem chyba jedyną osobą w Polsce, która na to w ogóle zwróciła uwagę. Polecam mojego posta napisanego tuż przed ostatnimi wyborami na temat statystyk tej poufnej rozmowy. No ale dobra, wracając. Otóż jakiś czas temu sąd nakazał Barbarze Nowak przeprosić Związek Nauczycieli Polskich za nazwanie tych strajków z 19 roku, cytat, jednym z elementów konsekwentnie realizowanego planu destabilizacji państwa polskiego obejmującego m.in. alarmy bombowe w szkołach. Jak wiemy, nic takiego nie miało miejsca. Sąd zmusił ją do tego, żeby przeprosiła ten ZNP, no i ona w mailach teraz pisze do portalu braci Karnowskich w Polityce, jak tego nie zrobić, jak uniknąć tego wyroku. To jest śmiesznotka, to nie jest jakaś tam super poważna sprawa, aczkolwiek fakt, że ktoś jej się włamał na skrzynkę i to najwidoczniej są ludzie związani z poufną rozmową, jest dość poważny. Ja tylko chciałem tak to podkreślić, bo ona stała się taką osobą bardzo medialną i bardzo promuje te chrześcijańskie wartości. Czy to na pewno się w nie wpisuje? Że jak sąd, jakby legalny sąd legalnego państwa zmusza cię do sprostowania kłamstwa, które powiedziałeś, to ty tego próbujesz nie zrobić i konsultujesz to jeszcze z innymi zaprzyjaźnionymi dziennikarzami, którzy mają ci pomóc. To najbardziej spektakularnym przypadkiem tego, jak próbować uniknąć przeprosin, to był Ryszard Legutko przecież, który kiedyś tam licealistów zwyzywał, po czym najpierw się usiłował chyba chować za immunitetem europosła, o ile mnie pamięć nie myli, potem się oczywiście odwoływał. No to się skończyło tak, że przegrał oczywiście, ale ja nie pamiętam, czy on ich przeprosił, czy nie. Pamiętasz chyba z kampanii, kiedy pisowcy przegrywali właśnie sprawy sądowe i oni stwierdzali, że oni nie będą się stosować do wyroków. No bo po co? Także w sumie nie dziwi mnie to, że ona coś takiego napisała. Natomiast no tak jak ty zwróciłeś uwagę, to jest teraz i okazuje się, że teraz ktoś wjechał jej na skrzynkę. To trochę jest nieciekawie. Ja tutaj jedną rzecz dodam. Co prawda nie będziemy się skupiać na tym wyznaniu miłości, ale to moim zdaniem troszkę tłumaczy to, dlaczego ona miała aż tak mocne plecy w PiSie, bo ona odwalała momentami takie rzeczy, za które każdy by beknął, a ona nie. I mój taki hot take prywatny jest taki, że zgadzam się z tobą, że tam prawdopodobnie nie było żadnego romansu, tylko jednostronnie właśnie gorące uczucie. I najprawdopodobniej te czynniki decyzyjne, czyli Ryszard Terlecki, się po prostu bały tego, co by się stało, gdyby pozwolono na to, żeby ktoś ją przeczołgał, a na przykład ją odwołano z jakiegoś stanowiska, co w sumie powinno się wydarzyć już po tym, jak zaczęła opowiadać szurskie rzeczy o szczepieniach. Bo to chyba mówiła, że to jest jakiś eksperyment, potem niby się z tego wycofała, no ale nic jej nie spotkało. I też się zgadzam z tym, że to najprawdopodobniej jest prawdziwy mail, bo naprawdę nikomu by się nie chciało pisać takich rzeczy po to, żeby je wymyślać. To brzmi za bardzo wiarygodnie, niestety. Tak, ale wspomniałeś o szurach, to ja tylko szybko powiem, nie będę się rozpowiadał na ten temat, bo dosłownie wczoraj o tym pisałem na Facebooku. Otóż w sobotę, czyli w trakcie ciszy wyborczej, w Warszawie odbył się Marsz Polska za pokojem. Oczywiście środowisk cudzysłów antywojennych albo cudzysłów pokojowych. Czytaj Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Czaprawna. Oj, kogo tam nie było. Marcin Rola to promował, Radio Maryja, Polonia Christiana, czyli skargowcy, czyli kuzyni Ordo Iuris. Był tam Neos, czyli pan Mateusz Jarosiewicz, był Korwin był oczywiście, był Jarosław Augustyniak ze Sputnika, z tym Korwinem nawet wywiad zrobił, Piotr Korczarowski z Emisja TV, no cała paleta takich prorosyjskich działaczy. Oczywiście oni wszyscy nawoływali tylko do tego samego, do pokoju. I oni to jeszcze tak ładnie spozycjonowali, że to jest marsz zorganizowany przez kobiety, które nie chcą, żeby ich dzieci jechały na wojnę. Tak napisali jakby oni, organizatorzy, czyli Konfederacja Korony Polskiej. Dużo tych kobiet tam było wśród tej wierchuszki, która tam protestowała?
Znaczy tak, tam łącznie było kilkaset osób, tak na oko. Ja tak przeglądałem zdjęcia Konfederacji Korony Polskiej, no to próbowali tam pokazać, że ich było dużo, może tak. Czyli wrzucali zdjęcia, jest taka aktywna działaczka KKP, pani Czech, Marta chyba Czech, jeśli dobrze pamiętam, i ona tam wrzucała dużo zdjęć właśnie z jakimiś kobietami, ale dobra, mniejsza o to. Chodzi mi o to, że oni to spozycjonowali tak, że to niby kobiety nie chcą, żeby ich mężowie i synowie jechali ginąć na wojnie. Radio Maryja to zacytowało w taki sposób, ale Polonia Christiana już zacytowała to piękniej, czyli napisała, że to jest marsz organizowany przez kobiety, które nie chcą, żeby ich mężowie i synowie jechali ginąć w wojnie, którą Waszyngton prowadzi z Rosją na Ukrainie. Przepraszam. Polonia Christiana, czyli Stowarzyszenie Piotra Skargi, czyli to są ci sami ludzie, którzy wydali na świat Ordo Iuris. Polonia Christiana to przyrodni brat Ordo Iuris, tak można powiedzieć, tak? Co? No i wygląda na to, że tam nie przepadają za skarpetami, no jakby, czy ktoś jest zdziwiony, bo ja nie. No ale dobra, idźmy dalej, ty chcesz do Krakowa teraz przejść. Tak, teraz jedziemy do Krakowa, którym też była taka, znaczy niespodzianka. Zacznijmy od tego, że znowu sondaże przedwyborcze. Okazało się, że jak się porównało sondaże przedwyborcze z wynikami, no to takie, jak można powiedzieć, takie o lekkie wahnięcie, 20% się pomylili, bo z pierwszego miejsca wszedł kandydat z Koalicji Obywatelskiej, oczywiście teraz mi wyleciało jego nazwisko, ale będzie wszystko zalinkowane, który nie miał wejść z tego, który wcale nie miał, znaczy nie wiadomo, czy on w ogóle miał wejść do tej drugiej tury. Natomiast mnie osobiście zaskoczyło to, że Gibała miał drugie miejsce, bo znaczy ja nie mieszkam w Krakowie, więc ja nie wiem, jakie tam są, jak tam ludzie go traktują, ale wydawało mi się, że on, no to będzie właśnie jego moment. No teraz się okazuje, że chyba jednak nie bardzo, bo wszedł z drugiego miejsca, a ten napis z pierwszego ma znacznie, no, znacznie większe poparcie. Natomiast tutaj również kolejny raz poniósł zwycięstwo PiS. Albowiem ich kandydat miał w tym wyborach, momencik, już sobie tutaj sprawdzam, 19,8% głosów zebrał. To jest bardzo mało, bo w poprzednich wyborach w 2018 Małgorzata Wasserman zebrała 32% głosów. No to jest bardzo duża różnica, ale tu się potwierdzają pewne plotki, bo plotki były takie, bo generalnie naturalną kandydatką miała być Wasserman, ale potem coś się tam zaczęło dziać i się okazało, że ona nie chce startować. Chodziły plotki, że PiS nie za bardzo chce tam ładować pieniądze w tą kampanię, więc nie dziwię się jej, że nie chciała tego zrobić. Potem była taka dosyć śmieszna sytuacja, co wyglądało troszeczkę jak łapanka, kto tam będzie w ogóle w tym Krakowie startował, bo tam odmawiali kolejni kandydaci. Oczywiście to było wszystko nieoficjalnie, no ale teraz widzimy, jak się to skończyło. Czyli, że kandydat wcześniej PiS chodził do drugiej tury, teraz, no to nie to, że nie wszedł do drugiej tury, tylko stracili, popatrzmy sobie tutaj, no prawie 12% głosów, a to jest jednak Kraków. Nigdy tam jakoś nie szaleli, ale poparcie tam mają. Jak to możliwe? No mam prywatną teorię taką, że PiS odpuścił sobie w ogóle te duże miasta, dlatego żeby się skupić na wyborach do sejmików, bo to jest bardziej takie, jakby to powiedzieć, wizerunkowo lepiej wygląda, bo te słupki można porównywać. Oni wiedzieli, że w tych miastach i tak nie poszaleją, poza tym no polski press już nie mają, poza tym nie mają już TVP, robienie kampanii nagle się zrobiło bardzo trudne, więc po co wydawać pieniądze? No w sejmikach też w sumie sukcesu jakiegoś wielkiego nie osiągnęli. Sejmików troszeczkę, będą mieli troszeczkę mniej niż mieli. Także oczywiście oni odtrąbili zwycięstwo, jak zwykle. Tak jak po wyborach parlamentarnych w październiku. Też wygrali i zupełnie umykał im ten drobny szczegół, że nie będą rządzić. Dobra, zmieniamy ten. Rząd przedstawił prawdopodobnie pierwszy projekt ustawy z hashtagiem w nazwie. To jest projekt hashtag na start. Czyli generalnie chodzi o ten kredyt 0%, znaczy dopłaty, tam kredyt 0% na mieszkanie, tak? Tam, żeby dostać 0%, trzeba spełnić trzy warunki. Mieć trójkę dzieci, mieć mniej niż 35 lat, to już jest dosyć trudne, i być biednym. Czyli tam są progi dochodowe, zależnie od tego, ile jest osób w tym gospodarstwie domowym. Czyli generalnie, jak jesteś młody i masz tą trójkę dzieci lub więcej, i nie masz dużych dochodów, to wtedy rzeczywiście możesz takie coś dostać, no tylko, że nadal to jest dopłata do czego? Do kredytu, czyli dla kogo? No, dla tych banków, które tak bardzo płakały przy wakacjach kredytowych, że to one zbiedniają, po czym okazało się, że mieli rekordowe zyski. No nie ze względu na wakacje kredytowe, ale wynika z tego, że im chyba, eufemizując, nie zaszkodziły te wakacje. Tak, no dla banków i dla deweloperów. No i tutaj jakby ciężko się nie zgodzić z lewicą, która mówi, że no przecież to jest po prostu pompowanie publicznych pieniędzy, no bo dopłacasz coś
obywatelowi, który tam wziął ten kredyt, ale on tak naprawdę od razu te pieniądze, które mu dopłaciłeś, bierze i przelewa bankowi w kolejnej racie kredytu. No więc jest to de facto pompowanie publicznych pieniędzy do sektora bankowego i deweloperskiego, tak jakby miały za mało. Mało tego, to się najprawdopodobniej przełoży na kolejny wzrost cen. No bo przecież skoro to państwo płaci, to można też troszeczkę tam będzie coś sobie podnieść cenę. Bo czemu nie? Znaczy tutaj są chyba zdania podzielone, no bo ponieważ nie wszyscy to dostaną, nie wszyscy się na to załapią, no to tylko niektóre będą z dopłatami, no to nie wszyscy będą mogli podnieść ceny, no ale tak, no generalnie na pewno to ich nie obniży. Może tak, to niektórym ludziom trochę ulży w spłacie kredytu, zgoda, ale nadal kredytu, który cię wiąże na 30 lat albo i więcej, ale gros środków tak przepłynie po prostu do banków, do deweloperów, no więc jeżeli ktoś szuka lipkizmu, to nie jest przywracanie stawki VAT-u, tylko tutaj właśnie, nie? To jest właśnie to. To właśnie tak wygląda lipkizm. To, że tam VAT 5% na żywność wraca do stanu, w którym był od 30 lat, to nie. Jeśli chodzi o ten VAT jeszcze, to tak mi się przypomniało, pewien znany dyskont, mniejsza o nazwę, powiem tylko, że to jeden z dwóch, które prowadzą ostatnio świętą wojnę. By oni już zrobili coś takiego, że mają etykiety, że oni utrzymują cenę, ale pokazują, jak ta cena będzie wyglądała później i no nie patrzyłem oczywiście na wszystkie etykiety, więc można powiedzieć, że zepsułem research, nazwijmy się Ziemkiewiczem, ale wynikało z tego właśnie, że to są jakieś przy większości produktów groszowe sprawy. Tutaj już wiemy, jak to będzie wyglądało, że to nie będzie tak, że masło nagle będzie kosztowało 20 zł na przykład, tylko będzie ciutkę więcej. No tak jak powtarzam, ten VAT w tej stawce był przez całe lata dokładnie taki. Został tymczasowo obniżony, można się z tym zgadzać lub nie, ale były pewne powody, PiS tam chciał, trochę pod publikę, ale no trudno, mniejsza o to, tak? No chciał ulżyć jakoś ludziom, bo była inflacja, po prostu była strasznie wysoka inflacja i rosła. Teraz jest niska, jest normalna inflacja i spada, więc okej. Ale dobra, bo już o tym mówiliśmy, ty chciałeś przejść do kolejnego miasta, czyli do Gdyni. Tak. Ja tylko dodam jeszcze do tego, co powiedziałeś, to nie jest tak, że PiS chciał komukolwiek ulżyć, tylko po prostu ktoś w PiSie doszedł do wniosku, że jeżeli będzie żywność drożeje, a możliwe, że się bali, że zdrożeje bardziej, to źle spłynie na ich słupki poparcia. No to tyle o PiSie możemy powiedzieć, że to go obchodził. No ale dobrze, teraz przechodzimy do Gdyni. Tam doszło do niespodzianki, ale tak jak sobie o tym myślę, to najprawdopodobniej do niespodzianki doszło, jeżeli ktoś patrzył na tą Gdynię z zewnątrz, bo domyślam się, że mieszkańcy Gdyni raczej nie byli zaskoczeni. Chodzi oczywiście o to, że pan Wojciech Szczurek, prezydent, który, i to powiedzmy, on do tej pory wygrywał wszystkie wybory, wygrywał je w pierwszej turze. Czasami miał 79%, nie wiem, czy tam raz nie miał 80%, w ostatnich wyborach miał 69%, a teraz nie wszedł do drugiej tury. Jak się patrzy z zewnątrz, to jest duże zaskoczenie, bo ponoć jak się patrzyło na to od wewnątrz, to chodziły takie, znaczy nie plotki, tylko takie, jakby to powiedzieć, też nie narracje, ale generalnie zdominowało ten dyskurs wewnątrzgdyński to, że Szczurek się skończył, no i ewidentnie się skończył. Do drugiej tury weszli Aleksandra Kosiorek z Gdyńskiego Dialogu i Tadeusz Szemiot, który reprezentuje Koalicję Obywatelską. Ciekawe, co się tam będzie działo, natomiast no to jest jednak spora zmiana. Ile lat on był tym prezydentem? 26. Tak, ale na samym początku, nie pamiętam, chyba 98, czy pierwsze to nie były wybory, tylko to były Rada Gmin wybierała prezydenta, no, ale wszystkie wybory, które mógł wybrać, do tej pory wygrywał. No i powiedzmy sobie szczerze, w przeciągu 5,5 roku spaść chyba z 69% na 23% to jest jednak spore wyzwanie. Ale interesowałeś się, jak on to osiągnął, to wyzwanie, bo no, to rzeczywiście spektakularne. Co on tam robi takiego strasznego w tej Gdyni? Wiesz co, nie dopytywałem, bo to teraz mnie uderzyło, no mam bliskiego znajomego, który tam mieszka, ciutkę żeśmy gadali, ale to tylko się tyle dowiedziałem, że było przeświadczenie takie, że ten Szczurek się skończył i że dlatego właśnie byli tacy mocni kandydaci. I ludzie, którzy tam byli przekonani o tym, że ci kandydaci mają po raz pierwszy szansę, choć oczywiście tak opłotkami się mówiło, że no pewnie jeszcze teraz się Szczurkowi uda, no więc się nie udało. Pytanie, co robił w ciągu tej ostatniej kadencji. Jeżeli uda mi się tam coś wynorać, albo ktoś na przykład ma jakiś komentarz, może jacyś Gdynianie nas słuchają, to my jesteśmy otwarci na wiedzę, bo jesteśmy obydwaj ciekawi, jak do tego doszło, bo autentycznie możemy powiedzieć, że nie wiemy. No i na koniec taki śmieszkowy troszeczkę znowu temat, czyli okazało się, słuchajcie, że właściciel pizzerii nad morzem, w której w czasie wakacji stołował się nie kto inny, jak sam prezes najwyższe jodła Żoliborza Jarosław Kaczyński, że tenże właściciel tej pizzerii dostał robotę w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Specjalnie dla niego stworzono stanowisko. Jak pisze Onet, jako dyrektor nie miał wyznaczonych, oczywiście stanowisko dyrektorskie,
Jako dyrektor nie miał wyznaczonych godzin pracy, mógł nie przychodzić do siedziby spółki, jednocześnie nadal prowadził pizzerię i klub studencki. No i miał tam zarabiać znacząco więcej od innych dyrektorów. Ile? Ano tyle, że w 7 lat zarobił 4 miliony. Można? Ale zobacz, ale to jest taki ideał tej opowieści od zera do miliona. Tak. Po prostu zakładasz jakąś biedę w pizzerii gdzieś nad morzem. Jedną z miliona, to był nad polskim morzem, ten wie, tak? To po prostu jest od granicy z obwodem królewieckim do granicy z Niemcami jeden wielki ciąg but z goframi, tak? Ale mi się zrymowało. Nie? I zakładasz tam pizzerię, jedną z tysiąca, i akurat do ciebie przyjeżdża Kaczyński, cyk, masz robotę w portach. A jaki z tego morał? Za 7 lat. Warto go robić dobrą pizzę. Bo to pominąłeś, pewnie ta pizza była bardzo dobra. A nieco bardziej na serio to naprawdę pokazuje, jak, w jaki sposób wyglądało za poprzedniej władzy. Mam nadzieję, że teraz takich rzeczy nie będziemy obserwować. Obdzielanie no, państwem, można tak powiedzieć, państwowymi posadami wszystkich. Prezes Kaczyński gdzieś pojechał, zjadł dobrą pizzę, pyk, to dawajcie temu gościowi ten. Tutaj niech on zarobi parę milionów, bo zrobił bardzo dobrą pizzę. Teraz jestem autentycznie ciekaw tego, jak ta pizza smakowała. Ja tylko dodam od siebie, że czytałem w życiu bardzo wiele reportaży dotyczących krajów ze strefy szeroko pojętej postsowieckiej. I jakby tam jak się czyta o tym, jak te różne lokalne reżimy działają albo działały, to jest właśnie ten level. To jest właśnie ten level, że masz jakiegoś ministra spraw wewnętrznych, który gdzieś poszedł na lody, mu posmakowały i wziął tego lodziarza i zrobił swoim ochroniarzem na przykład, więc coś takiego, tak? To jest ten poziom. Dodajmy tylko, że sprawą zajmuje się prokuratura, co no jeszcze do grudnia byłoby niemożliwe. Miałem to powiedzieć przed chwilą, ale mi trochę wyleciało z głowy, teraz wróciło. O tym, że kasus Szczurka pokazuje, że dwukadencyjność w Polsce nie była konieczna do tego, żeby zachodziły zmiany w samorządach, bo wychodzi na to, że jeżeli się ludzi zdenerwuje, no to mimo tego, że się wygrywało bardzo dużo, to nagle można przegrać i to boleśnie się o tym przekonać, że nie, to nie jest tak, że to było dane do końca życia, po prostu. Ale to też pamiętajmy o tym, że ta dwukadencyjność to był pomysł PiSu i ten pomysł PiSu wziął się stąd, że PiSowi nigdy w miastach za dobrze nie szły te wybory. To nawet nie pamiętam, który to z tuzów pisowskich powiedział w trakcie wieczoru wyborczego, a to mniej więcej to samo, co Włodzimierz Czarzasty powiedział, tylko że ten powiedział o dużych miastach, że to im nigdy nie szło. I to była właśnie taka próba, a to też ciekawe, że im się wydawało, że jeśli oni wprowadzą tą dwukadencyjność, bo no, PiS miał projekt na lata, więc wprowadzą tą dwukadencyjność, ci ludzie nie będą mogli kandydować i PiS chyba pomyślał, że skoro tamci nie będą mogli kandydować, to nie znajdzie się żaden dobry kandydat i oni wtedy wygrają. No wydaje mi się, że tak by raczej nie było, ale PiS miał jeszcze jeden pomysł na to, jak sobie poradzić z miastami. W trakcie pierwszej kadencji to był taki balon próbny wypuszczony w postaci, to chyba na Rzeczpospolitej był artykuł, ja to będę musiał gdzieś znaleźć, wiem, że jest teraz z tym problem, ale chodziło o to, że nagle się okazywało, że pojawił się pomysł w ławach rządowych, żeby zrezygnować z wyborów na burmistrzów i prezydentów. I tych prezydentów i burmistrzów miałyby powoływać rady gminy. No tak było przed 98 bodajże. Tak faktycznie było. No, Wojciech Szczurek tak po raz pierwszy został prezydentem właśnie, że został wybrany przez rady gminy. I tak, dlaczego akurat taki pomysł? No, po pierwsze dlatego, że PiSowi nie szło. Po drugie, wzięło się to stąd, że PiS wtedy był na fali wznoszącej i sobie pewnie pomyśleli, że skoro oni mogą mieć około 40 paru procent i przeliczyli sobie to na wybory rady gminy, no to kto będzie wybierał tych prezydentów? No będzie PiS wybierał. To skończyło się tak, że bardzo szybko się temat uciął. On przez moment było o tym głośno, ale PiS chyba sobie zmierzył i zważył internety i wyszło na to, że jednak ludzie tego nie chcą. Natomiast tak sobie teraz myślę, że gdybyśmy do tej trzeciej kadencji dociągnęli PiSu, to kto wie, czy tego by nie wprowadzono. Jeżeli oni by byli przekonani o tym, że już zabetonowali system, nie są w stanie przegrać wyborów parlamentarnych, to tak czemu nie wprowadzić takich zmian? Generalnie brakowało im tylko samorządów. Może mieli też jakieś inne pomysły na to, no ale te były takie najbardziej spektakularne. No i tym akcentem kończymy. To były Cebule na torcie, to był podcast dezinformacyjny. Zapraszamy już za chwilę na kolejne odcinki. Zapraszamy także do wspierania naszego projektu na Patronite. Przypominamy, że każdy, kto zostanie naszym patronem, zostanie dopisany do newslettera, który rusza jutro, bo tam się troszeczkę opóźnił, ale jutro, czyli w środę 10 kwietnia, piękna rocznica rusza. A każdy, kto nas wesprze kwotą 30 zł lub więcej, trafia także na grupę patronacką na Facebooku. My tam z parodniowym opóźnieniem na nią zapraszamy, ale zapraszamy. Jeżeli ktoś już te 30 zł tam wpłacił, a nie widzi zaproszenia, to niech chwilkę poczeka, ono powinno przyjść na maila. Jedna tylko uwaga, bo powiedziałeś, że jutro no generalnie cebule będą wrzucone w środę, dlatego że we wtorek, czyli w dniu, w którym nagrywamy cebulę, czyli wczoraj w stosunku do momentu, w którym będziecie tego słuchać, wrzuciliśmy odcinek o Szymonie Hołowni.
No ale już nie przedłużając, dziękujemy za uwagę i zapraszamy na następne odcinki. Do usłyszenia. Do usłyszenia.